Ważne i cenne punkty zdobyli szczypiorniści MKS-u w spotkaniu z Samborem Tczew, który jest przed Grudziądzanami w tabeli. Zawsze mecze z Tczewem przynosiły emocje i trzymały w napięciu do końca zawodów i tym razem nie było inaczej. Samo spotkanie przysporzyło kibicom wiele wrażeń. Do niecodziennej sytuacji doszło zaraz po zakończeniu meczu. Zasłabł bramkarz MKS-u. Wezwano karetkę pogotowia, która zabrała zawodnika do szpitala. Wykonano tam specjalistyczne badania i po 2 godzinach został on odesłany do domu. Jak się okazało, było to przemęczenie spowodowane pracą oraz brakiem snu przed zawodami. Krzysztof jest zdrowy i to jest najważniejsze. Ładny mecz. Tak, i ciekawy, zacięty przez 60 minut. Zresztą z Samborem Tczew zawsze nam się trudno grało. Tak jak w ubiegłym sezonie były mecze, u siebie przegraliśmy dwoma. Właśnie o ile pamiętam, to był przegrany mecz, czyli w pewnym sensie taki rewanż. W zeszłym sezonie przegraliśmy, za to, żeśmy wzięli rewanż w Tczewie. Zacięty mecz i tak, taka jest piłka. Wiele ładnych sytuacji pod bramką. Tak. Efektownych powiedzmy. Tak, i to w końcówce ważne bramki, bo Tczew nas dochodził na 2-3 bramki. Było jeszcze trochę czasu i takie ważne bramki chłopacy zdobyli. No, akurat były, ładnie wyglądały na boisku. Następne spotkanie? Za tydzień jedziemy do Kęsowa. Też drużyna może z dołu tabeli, ale też trudno z nimi gra, szczególnie na wyjeździe. Ale każdy punkt ważny. Każdy punkt, będziemy walczyć o te punkty, bo każdy jest punkt ważny. Tak. Jak ocenia pan ten sezon w porównaniu z poprzednim? No, zaczął się dobrze, później trochę gorzej, teraz znowu jakby do przodu. Nie, my gramy tą samą piłkę co w zeszłym sezonie. Zawodnicy są rok starsi i może to procentuje. Chcą grać i cieszyć się z gry i to jest najważniejsze. I jak to się wszystko weźmie do kupy, to są efekty. Bo doszli nowi zawodnicy w tym sezonie, prawda? Jak pan ocenia ich efektywność? No na pewno Krzysztof Muszak w bramce spisuje się pozytywnie. Paweł Sawicki z Juranda Ciechanów, no może mniej gra na boisku, ale też przynosi efekty, jest pozytywnie dla zespołu. Jak ocenia pan występ drużyny? No przede wszystkim straszna ilość niewymuszonych błędów własnych, wynikających nie z działania przeciwnika, tylko z naszych po prostu. Tylko po prostu z naszych jakichś błędów trudnych do wytłumaczenia. No też skuteczność pod bramką, prawda? Zdecydowanie, bo to o tym mówię, o tych stratach. To jeżeli stuprocentową sytuację mamy sam na sam z bramkarzem z 6 metrów i nam się zdarza nie trafić nie raz, a kilka razy, no to są straty takie własne, które nie powinny się zdarzyć. No, najczęściej to działa w ten sposób, że po takiej nieudanej sytuacji natychmiast dostajemy bramkę w plecy. No i zamiast plus 1 robi się minus 2. Czyli zimny prysznic. No tak bym tego nie nazwał, załóżmy sobie. Tczew raczej nie kojarzy się tutaj ze Słabuszem. Miło to słyszeć, no ale to chyba z czego innego wynika. Zimny prysznic w tych kategoriach nie, to Grudziądz jest zespołem z górnej połówki, a myśmy, no nie oszukujmy się, do tej pory graliśmy z zespołami teoretycznie słabszymi i udało nam się to jakoś powoli wygrywać, teraz mamy górkę, no i jeżeli nie poprawimy tych katastrofalnych strat, no to każdy mecz będzie tak wyglądał. Zapraszamy na urywki spotkania.